Tak się trochę złożyło, że gdzieś tam w tym momencie Maciek był zajęty innymi sprawami i rzeczywiście ja byłem, że tak powiem, czy jestem głównym motorem przy tej gali. Mhm. Ale współpraca wam się układa... Słuchaj, układa się tak samo, jak myślę, każdemu po 20 latach w jakiejkolwiek relacji. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, może nie 20-letniej, ja to też naprawdę podaję jako przykład. Bo ludzie mówią, o, że tam czasami się kłóci. No jasne, że się kłócimy, my się napierniczamy czasami. Mamy 20 lat ze sobą współpracy. Jak dodać jeszcze parę lat, jak się znamy, zanim, bo my mówimy 20 lat od KSW 1, czyli 2004 roku, ale my się tam znamy pewnie od 2002 albo 1, bo ja z Wrocławia, zresztą to jest ziomek z Wrocławia, wyemigrowałem do Warszawy. W 2001 dostałem pracę jako właśnie ten szef do spraw promocji. To się znaliśmy długo, więc nasza znajomość jest znacznie dłuższa niż tylko historia KSW. Więc jak sobie pomyślicie o, nie wiem, relacjach, nie wiem, z dziewczynami, z żonami, z kumplami, albo też na stronie takiej biznesowej, ja naprawdę uważam to za duży sukces, że my po 20 latach prowadzimy nadal tą samą instytucję, tą samą federację, bo moi kumple to już 10 razy zdążyli zmienić żony, zdążyli zmienić firmy, porozstawać się, wrócić, otworzyć coś nowego, zbankrutować i tak dalej, i tak dalej. My 20 lat jesteśmy, wiesz, naprawdę, no, słuchajcie, już tak, żeby to tak głupio nie zabrzmiało, ale po 20 latach ten rok będzie dla nas najbardziej pracowitym rokiem przez cały nasz żywot KSW. 13 gal w tym roku zrobimy, w tym jedną pay-per-view właśnie KSW Epic. Wyjdziemy do nowego, na nowy rynek, czyli będziemy debiutować w Paryżu w kwietniu. Wracamy dwukrotnie do Czech, a ja mówię celowo o tych innych rynkach, bo każdy sobie zdaje sprawę, że inny rynek, inne zasady, inne reguły gry i tak dalej, co powoduje, że dla nas jest to dużo bardziej pracochłonna praca, każda niż ta już, powiedzmy, którą mamy już w miarę oblepione w Polsce.